Żaden mecz nie jest łatwy, czy się gra z jednym, drugim czy trzecim przeciwnikiem, żaden mecz nie jest łatwy. Wiedzieliśmy o tym, źle weszliśmy w zawody, przegrywaliśmy 2-0, no i zaczęło się, wiadomo, nerwówka i trzeba było coś z tym zrobić. No, pozmienialiśmy troszeczkę i udało się wyprowadzić na 2-2, no niestety w tiebreaku troszeczkę zabrakło. Moim zdaniem zimnej głowy, no ale taki jest sport, raz wygrywamy, raz przegrywamy. Myślę, że ten porażka wiele nas nauczy, także idziemy do przodu. Zaskoczeni jesteśmy bardzo w ogóle taką organizacją, naprawdę, rzadko zdarza się na tym poziomie, że są, pozdrawiam mojego wroga, niestety przegraliście, zapraszamy do nas. Naprawdę bardzo jesteśmy zaskoczeni taką atmosferą, mimo wszystko, te dziewczynki, ja jestem nauczycielem, może ja się nie popisałem tu, jeżeli chodzi o bycie i nauczycielem, i trenerem, ale te statystyki kartek mi się bardzo podnoszą, regularnie, na wszystkich boiskach. No ale nic, ja po prostu chcę walczyć, ale jak widzę na przykład w przerwie te dziewczynki, te dzieci wszystkie, które się włączają i tu widzę i rodziców i tak dalej, to naprawdę ja zaczynam wierzyć w to, co robię. To by było tyle wstępu. Jeżeli chodzi o mecz, no to nie spodziewałbym się tego, że tak równo zagramy te pierwsze dwa sety, naprawdę. To było od A do Z bardzo ich przyjęciu i przede wszystkim w zagrywce. Oni trochę, widzę to przerażenie, to jest jednak czwarta liga, ten pierwszy set generalnie decyduje tutaj o wszystkim. Szybkie tam 4 czy 5-0 i nagle blade twarze i grało nam się o wiele lepiej. No potem to, no niestety, ale ja już swoje lata mam, zszedłem i szybciutko było to 2-2, ale no nie spodziewałbym się, że dojdziemy mimo wszystko z takim happy endem, bo jednak, no niestety, ale ta prawda siatkarska jest taka, że my raczej powinniśmy to przegrać po tych gładko straconych. Tym bardziej cieszy fakt, że potrafiliśmy dociągnąć to, tym bardziej na wyjeździe, na zwycięstwo.